Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym zrobić Ci wykład na temat błędów 404. Co to jest błąd 404? Jest to HTTP 404 lub not found. Są to niedziałające podstrony, które zostały usunięte z serwisu. Kod błędu 404 wskazuje, że użytkownik może połączyć się z serwerem, a ten nie może znaleźć żądanego pliku. Problem usuwania podstron dotyczy większości właścicieli stron i sklepów internetowych, którzy usuwając wyprzedane produkty osłabiają moc SEO w obrębie całej strony. Czyli zobacz, jeżeli ja jestem teraz na stronie Projekt Marketing i wejdę na przykład do zakładki Wpisy i tutaj przejdę do podstrony z wpisem, na przykład błąd 404 kodem i tropem błędu w optymalizacji stron, czyli jeżeli ja teraz usunę ten wpis i odświeżę przeglądarkę, to właśnie w tym momencie strony nie znaleziono. I w tym momencie generuje się błąd 404. Problem usuwania podstron w serwisie dotyczy przede wszystkim właścicieli sklepów internetowych, którzy usuwają wyprzedane produkty w sklepie, pozbywając się przez to ruchu. Bo zobacz, w tym momencie pozbyłem się wartościowej strony w serwisie, która mogła rankować na wiele słów kluczowych. Problem 404 dotyczy także właścicieli stron internetowych, którzy planują założenie nowej strony na nowym silniku. I tutaj także może się pojawić błąd w strukturze adresów URL, czyli w trakcie przenoszenia strony i zmiany technologii mogą Ci się zmienić adresy URL w sklepie, czyli adresy podstron, i one mogą po zmianie adresów URL przestać działać, dlatego w tym celu wykonuje się stosowne przekierowania 301.